pierwsze odśnieżanie. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. W dzisiejszej zimowej atmosferze, która, no jak widzicie, zaskoczyła karawaningowców, chciałbym Was zabrać na odcinek z zimowania przyczepy. No niestety troszeczkę się spóźniłem, bo pierwszy śnieg spadł dzisiaj w nocy i zobaczcie, jak to wygląda. Nie zdążyłem przykryć przyczepy jeszcze pokrowcem, ale to nie szkodzi. Dzisiaj właśnie sobie ją razem z Zuzanną, którą macie tutaj, razem z Zuzanną sobie odśnieżymy, wysuszymy w miarę możliwości tą przyczepę, tak żeby ten pokrowiec można było na nią założyć już docelowo na całą zimę. I zrobimy kilka innych czynności, które zobaczycie, które wypadałoby zrobić na zimę, żeby zabezpieczyć ją tak jak należy. I jest rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć od razu, że to wybrukowanie tymi płytami chodnikowymi to był bardzo, bardzo dobry pomysł, ponieważ tutaj na tym no, trochę tego śniegu jest, a tutaj na trawie, tam gdzie napadało, gdyby sobie ta przyczepa stała, to tutaj normalnie cała noga wchodzi w ten śnieg, zobaczcie. Także odśnieżamy przyczepę. Do tego celu będzie nam potrzebna oczywiście drabina, bo najwięcej śniegu znajduje się na dachu i trzeba ten śnieg z niej zrzucić. Kolejna rzecz to osuszenie przyczepy. A w tym celu zabraliśmy sobie no, taki zbieracz do wody, prysznicowy i ręczniki, którymi... No, plażowe! Plażowe ręczniki na zimę przydadzą się. Proszę, panie. Także ja biorę się za to odśnieżanie, ponieważ tam są takie chmury, które zwiastują jakąś nadciągającą śnieżycę. Robisz sobie miejsce? Tak. Elegancko. Siemanko, zaczynamy odśnieżanie dachu. Siemaneczko z perspektywy dachu. Wygląda to tak. Po przeleceniu taką dużą szczotą już odsłonił nam się panel, okienka, Zuzanka i w ogóle. Teraz sobie małą szczotką to wszystko poogarniam i dalej będziemy dosuszać ręcznikami, tą ściągaczką będę ściągał wodę. No niestety zagapiłem się czasowo, ale no, nie było kiedy. Jak kończę pracę, to po prostu jest ciemno. Jak już jestem na dachu, to jedną z rzeczy, którą chcę zrobić, to odpięcie solara. Ponieważ na zimę trzeba wyjąć akumulator, który by tutaj po prostu no, dostałby w kość tymi zimnymi temperaturami na minusie i tak dalej. Nie powinno się trzymać akumulatora na mrozie, bo traci swoje właściwości, więc ja go po prostu stąd zabiorę i będę go trzymał w cieple. Żeby to zrobić, no to muszę po prostu ten akumulator odpiąć tutaj od panela fotowoltaicznego, jaki mamy na dachu. W momencie odpinania akumulatora lepiej sobie tutaj wypiąć, żeby nie spalić tego, bo parę złotych kosztowało. Także jedną z rzeczy będzie wypięcie. Ale to jak posprzątam i tutaj już lodu nie będzie i tak dalej, więc lecimy z koksem. Jeszcze jedna rzecz z perspektywy dachu. Tutaj jest ta antena, no, telewizyjna, radiowa czy jakaś i ona ma tutaj taki dziółek. To jest odkręcalne i to trzeba zdjąć, żeby nam nie przedziurawiło nie przedsionka, tylko pokrowca, który założymy, bo to tutaj jest taki szpikulec, który mógłby zrobić krzywdę na wietrze, na naszej powłoce materiałowej. Także ja to zdejmuję i podaję Zuzannie. Trzeba to schować, żeby nie zginęło. Hops. Po odśnieżeniu przyczepki ściągam jeszcze wodę z brudem w sumie, który się tutaj zebrał. I docieram sobie ręcznikiem do sucha i w ten sposób będziemy mieć przyczepkę prawie w takim stanie, jak gdyby na nią nic nie napadało. Prawie. No niestety nie da się tego tak zrobić, żeby było idealnie, ale pogody to już nie będzie, żeby to sobie wyschło. Daszek czyściutki.
suchutki. Zuzka jedzie z bokami jeszcze. A ja, tak jak mówiłem, odepnę teraz solar, jak tu już mam wszystko odmrożone. Generalnie jest to przypięte na takie szybko złączki. Tu mam spięte tasiemką, żeby to się wszystko ładnie trzymało. I żeby to wypiąć, to trzeba tutaj takie dwa... O! Cyk! Jeden wypięty i drugi. W tym miejscu są takie... Nie wiem, czy to widać. To trzeba podgiąć i wtedy mamy te wtyczki odpięte. Tutaj przez dach to jest takim silikonem jakoś zaklejone, żeby woda sobie tam nie płynęła do środka. A tutaj, no ewentualnie jak mi się... Tutaj ewentualnie jak coś mi się z tymi wtyczkami zadzieje. Chociaż nie, jak ja odepnę akumulator, to je zepnę z powrotem. O, to jest myśl. Zepnę je z powrotem, żeby tutaj się ta woda nie dostawała i żeby to nie gniło sobie w środku. To jest dobra opcja. Teraz jeżeli chodzi o zimowanie wszczepy, bardzo, bardzo ważna rzecz. Całe szczęście nie było jeszcze takiego przymrozku. Koło zera jest, dlatego ten śnieg się tutaj utrzymuje. Ja wcześniej zapobiegawczo spuściłem wodę ze spłuczki. Trzeba na zimę pamiętać, jak my tutaj mamy spłuczkę, to na dole, w miejscu, gdzie znajduje się nasza kaseta, oczywiście też musi być wymyta i opróżniona, co ja już sobie zrobiłem, więc zawsze na zimę trzeba pamiętać, żeby to było czyściutkie, pachnące i nie zaśmiergło. I teraz poproszę tutaj kamerkę. Tutaj jest taki dyngiel. O, jeszcze troszkę wody pociekło. Kurde, będę musiał to sobie dotrzeć. Tu jest takie coś, taki koreczek, który sobie odpinamy, żeby spuścić wodę. Ja teraz go zapnę, bo jeszcze troszkę tej wody tam się uchowało, ale to już nie zrobi nam krzywdy. Także trzeba spuścić wodę z przyczepy. My nie mamy zbiornika na wodę takiego zintegrowanego, więc nie mamy tego problemu, żeby z tego dużego baniaka spuścić wodę, ale jest jedna rzecz, której nie do końca wiem, jak zrobić, zaraz będę główkowała. Chodzi o trumę. Mamy bojler ciepłej wody, który tam ma pojemność ileś litrów, który może rozsadzić w trakcie mrozu, a ja nie mogę znaleźć nigdzie żadnego korka spustowego. Widziałem jeden filmik, który dał mi pewną wskazówkę i zaraz to sprawdzimy. Następna rzecz, jeżeli chodzi o zimowanie przyczepy, po odpięciu tego solara, co wam przed chwilą pokazywałem, zaglądamy do schowka na akumulator, no i trzeba go oczywiście odpiąć i zabrać stąd, bo akumulatory nie lubią mrozu i trzeba go stąd zabrać. Jeżeli wy macie, a my mamy taką przykrywkę od komina trumy naszego bojlera, to warto na zimę sobie to założyć, żeby wszelki możliwy otwór, którym by się dostawało jakieś gryzonie, zakryć. I teraz tak, zagwozdka, którą mam, czyli spuszczenie wody z tego bojlera trumy, to widziałem na filmiku Kiki Świat, że tutaj z tego komina można było, no, był spust wody, po prostu odkręcałeś taką śrubkę i ta woda spływała. Tutaj czegoś takiego nie widzę, bynajmniej nie ma tego na wierzchu, a wątpię, że trzeba rozmontować tę kratkę. Więc jeżeli macie jakiś pomysł, jak spuścić z tej trumy wodę, to dajcie znać. Ja wam pokażę jeszcze, jak to wygląda od środka przyczepy. Bo tutaj, w tym miejscu, w tym gnieździe pompki wody, też takiego spustu nie ma. Tak zawiązałem, że mam problem, żeby to odplątać. Bo tutaj, tak jak w przeciągu, nie w przeciągu, w plandece, w pokrowcu, tutaj tak jak w pokrowcu, no ułamał się ten dzęgiel i trzeba by to po prostu wymienić, ten pasek. Cały taki paseczek sobie po prostu trzeba wymienić. Także jeżeli już mamy akumulator, dostęp do akumulatora i akumulator na wierzchu, to z tego, co się orientuję, ale nie bierzcie tego za poradę, to zaczynamy od plusa. Najpierw plus trzeba odpiąć, a później minus. U nas, no, nie jest to na żadnego motylka ani szybko złączkę, tylko na śrubę, którą można, o, śrubokrętem odkręcić. O, proszę bardzo. Ta klema jest na takich, no, na śrubę. Nie ma tutaj żadnej innej opcji. Tu jak ja to sobie zepnę, chociaż nie, śrubę sadzę po prostu. Śrubę tutaj zostawimy, żeby
tam nie zginęła. Po plusie oczywiście jest minus, plus i minus. To jedyne co widzę. Ło, kawał akumulatora mamy. Siłka przy okazji. Pasek, żeby nam nie zginął, rzucamy sobie tutaj. Kable oczywiście zwijamy do środka. Sprawdźmy, czy tu nie ma może wylewu wody z trumy, ale nie ma. No i zamykamy naszą kieszonkę. Gitara. Kolejny bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o zimowanie przyczepy, to butla gazowa. Jeżeli taka się znajduje w przyczepie, to lepiej, żeby nie została tutaj, bo propan-butan zamarza. My mamy gaz propan-butan w naszej butli i lepiej, żeby jej tutaj nie rozsadziło, więc zabieramy ją ze sobą w ciepłe miejsce. O, już jest prawie pusta ta butla. Ona jest zakręcona, czyli było dobrze. Tak na marginesie, to ten wąż to się nadaje do wymiany, bo on trochę wygląda... O, ale to się trzyma. O. No i gaz sobie z instalacji zszedł właśnie teraz wężem. No i ten wąż trzeba wymienić, bo on nie wygląda za specjalnie. Reduktor zakładałem, jak kupiliśmy butlę. Nie pomyślałem o tym wężu, nawet cóż. To już nic nie ma, co by zamarzło. Korka wylewu wody z trumy też nie znalazłem. Idziemy dalej. Tak jak mówiłem, my zintegrowanego zbiornika na wodę nie mamy, ale mamy taki przenośny, który sobie podpinamy z boczku. Ale że zostało po ostatnim użytkowaniu trochę wody, to ja ją wyleję, pomimo wszystko, żeby tutaj nie zamarzała, nie rozsadzała tego zbiornika, bo też jest nowy i szkoda by było go zniszczyć. Jeżeli chodzi o spust wody z instalacji, to pamiętajcie, żeby sobie podnieść krany, pootwierać, żeby odpowietrzyć instalację, żeby ta ewentualnie woda, która tam została i zamarzała, miała możliwość rozprężenia się w rurach, a nie po prostu rozerwało nam cokolwiek. W łazience robimy tak samo, czyli tutaj jak jest zamknięte, to otwieramy, dajemy na środek, żeby i ciepło, i zimno zlatywało, i to samo robimy oczywiście pod prysznicem. Następnie, zawsze jak nie użytkujemy, to podobno lodówka powinna być również otwarta. Tutaj w przypadku takiej lodóweczki naszej karawaningowej, no jest taki specjalny dyngiel, który tutaj ma swoje miejsce. To widać? Widać. Tu jest takie wcięcie i w ten sposób lodówka się nie zamyka i jest ona uchylona. My tak zostawiliśmy po ostatnim użytkowaniu. I zmierzamy teraz do przedostatniej rzeczy, czyli takiej, o której już mówiłem, a konkretnie truma. Podgrzewacz ciepłej wody, podgrzewacz wody, nie ciepłej wody, wody podgrzewacz, który znajduje się tutaj. Tu mamy w ogóle, nie wiem czy to kiedykolwiek pokazywałem, cały system zasilania, mower, przetwornica, komora akumulatora, z której wystają nam kabelki, ale nieważne. Dzisiaj mistrzem gry jest ten oto zbiornik, truma, który podgrzewa nam wodę, z którego nie mam zielonego pojęcia jak spuścić wodę i teraz wam to pokażę. Jak wygląda ta instalacja? Wygląda to tak, że tutaj te rurki wszędzie sobie są. Tam jest jakiś zawór taki do zamykania, ale to nie jest do spustu wody, z tego co się zorientowałem. No i z tej strony to już tylko te rurki idą dalej w przyczepie po instalacji. A więc mam zagwozdkę, bo nigdzie jakby nie ma instrukcji obsługi do tego. Nigdzie nie ma jakby żadnej właśnie instrukcji obsługi. Jakieś papiery z przyczepą dostałem, może tam coś będzie. No i tak to wszystko wygląda i nie znalazłem nic, jeżeli chodzi o spust tej wody. Jest podłączenie tam od pompki wody, wychodzi. Są te węże wchodzącej wody i ewentualnie no tym, jak się zagotuje woda, to sobie wyleci. Taki zawór bezpieczeństwa, ale czegoś do spuszczania wody to ja tutaj nie widzę. Więc dopomóżcie mi, moi drodzy. Dobra, skoro w środku nie znalazłem sobie tego spustu wody, to powiem wam o materacach.
Podobno, kiedy one tutaj przebiegają sobie z tych ścian, to ta woda się gdzieś tutaj skrapla, jeżeli jest wilgoć w środku przyczepy, i wtedy materace nasiąkają. I podobno trzeba odsunąć tutaj. Ja tak zrobię, na kilku filmikach widziałem taką poradę, więc zrobię tak, bo nie mam gdzie ich trzymać, żeby je stąd wywieźć, więc one dalej będą sobie tutaj w przyczepie, tylko odsunięte od ściany. No i tak jak mówiłem, tak zrobiłem, odsunąłem sobie te materace tutaj po prostu, żeby nie przylegały do ściany. No i jeśli chodzi o wnętrze przyczepy, to by było na tyle. Jedyna sytuacja, po którą będę musiał to wrócić, to jak się dowiem od was, gdzie tutaj jest jakiś korek spustu wody z tej trumy. Za dużo tej trumy, ale no jest to problem. Żegnamy się z naszym domem na kołach na zimę. Teraz ja się kładę jeszcze pod przyczepę, żeby sprawdzić, czy jest tam korek spustu tej wody. Jak go nie znajdę, to podepnę sobie te wtyczki na górze, żeby tam się woda nie dostawała przy solarze. I zakładamy oczywiście przedsionek. Nie, no żartuję sobie. Pokrowiec. No i znajdując się pod przyczepą, tak jak mówiłem, tutaj nic nie ma. Wystaje tylko ta rurka. O! To dokładnie to. I nie ma tutaj żadnego spustu. Tak z własnego przeczucia odkręciłem sobie tutaj taką nakładkę przy wejściu na pompę wody. No ale tutaj też nie ma żadnego spustu, więc zaraz coś tylko zepsuję. Pozostało ostatnie, czyli rozwinięcie pokrowca. Pomóżcie mi trochę, jeśli ktoś z was ma pojęcie, gdzie mogę znaleźć spust tej wody, to byłoby naprawdę ekstra, bo jak nam rozsadzi ten podgrzewacz, to po prostu no będzie naprawdę szkoda, bo pewnie kosztuje parę złotych nowe. Pokrowiec wstępnie założony, tak jak wam pokazywałem na filmie o pokrowcu, to my go teraz naciągnęliśmy od tej strony maksymalnie w tą, żeby to wiszące po prostu było sobie tutaj z tyłu i my to ładnie sobie zaraz pozabezpieczamy. Teraz Zuzanna przeciąga paski i będziemy to spinać. Tych tutaj dwóch jeszcze mi się nie udało naprawić, ale z jednego końcówkę sobie przepnę na drugi, więc tylko jeden mi będzie nie będzie nam działał. Ale tutaj i tak musimy sobie rozwiązanie znaleźć, bo to jest wyrywane. To zadowolona z naszej pracy? Good job. Good job, mówi Zuzanna, chociaż ja nie jestem pewnie zadowolony, ale myślałem, że sobie przełożymy ten plastik z jednego paska do drugiego, ale w tamtym pasku też nie ma tego plastiku, więc w sumie dwa są prowizorycznie w tym momencie zawiązane, tak żeby to się trzymało i wygląda to świetnie. No i teraz możemy zimować przyczep. No, od tej strony jest to ładnie opięte. Tutaj mamy już na dyszel taki pokrowiec, co mieliśmy razem przy zakupie, więc on sobie tutaj wjechał i to też jest niezbędne na zimę. I tak, niektórzy jeszcze zdejmują koła i stawiają na jakichś kobyłkach i tak dalej. My takich rzeczy robić nie będziemy. Wystarczy dosyć mocno dopompować, żeby się ta opona nie odkształciła przez kilka miesięcy stania. I ta opona powinna tutaj sobie elegancko przetrwać tą zimę. Nasza pierwsza zima z przyczepą. Troszkę jestem zestresowany, będę tutaj monitorował na bieżąco, co się dzieje, czy ta woda się tam skrapla, czy coś nie zamarza, nie rozwala się. I jeszcze jedna rzecz, którą sobie tutaj zrobimy, tak zapobiegawczo, to kupimy prawdopodobnie nawet dzisiaj, jeżeli tak, to wrzucę wam tutaj przebitki, pochłaniacz wilgoci, który wstawimy sobie do środka, żeby ta wilgoć, która się będzie ewentualnie w tej przyczepie zbierała się w tym pochłaniaczu, a nie w naszym dywaniku czy materacach.
Także jeżeli chodzi o ten film i filmy karawaningowe w najbliższym czasie, to by było na tyle. Jakieś tematy związane z zimowaniem przyczepy i tym, jak tutaj ona się zachowuje podczas zimy, jeszcze pewnie nagram, ale zima się dopiero zaczyna. W sumie zaczyna się za jakiś miesiąc, ale już nas śnieg delikatnie zaskoczył. Subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Filmy pojawiają się na tym kanale raz w tygodniu, poniedziałki 18:15. Bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia na następnym filmie. Dajcie łapkę w górę, jak się podobało i siemano.